Bez wątpienia mamy w Tarnowie wielu ludzi z prawdziwą pasją, a jednym z nich jest Dawid Drwal, wychowanek Tarnowskiego Pałacu Młodzieży, w którym odbyła się inauguracja akcji promującej historię tarnowskich tramwajów. Dawid Drwal, niezwykle pochłonięty tematem, miał okazję, by zaprezentować swoją książkę, monografię Śladem Tarnowskiego Tramwaju. Zapytaliśmy, skąd się wzięły jego zainteresowania. Z tramwajami zacząłem żywo interesować się już od najmłodszych lat, natomiast szczególnie zainteresowały mnie wtedy, kiedy zobaczyłem starą pocztówkę w Tarnowie z tarnowskim tramwajem. Tramwaj był na ulicy Krakowskiej i zacząłem rodziców się wypytywać, czy wiedzą coś na ten temat więcej. Jednakże no, ile potrafili, tyle zdołali mi przekazać tej wiedzy, natomiast później z biegiem czasu zacząłem po prostu komunikować się z ludźmi, którzy jeździli tymi tramwajami lub po prostu podawali mi materiały dotyczące historii tych tarnowskich tramwajów. Taki widok był kiedyś codziennością dla tarnowskich mieszkańców, a takim nagraniom można było przyjrzeć się w Pałacu Młodzieży, czując się niemal jak w wehikule czasu w książce. Natomiast roi się od wielu ciekawostek i zebranie tego wszystkiego wymagało wiele poświęconego czasu. Prace nad tą książką trwały już od najmłodszych lat, bo wszystkie informacje, jakie miałem za namową mamy, archiwizowałem i potem na bazie tych informacji udało mi się po prostu spisać to wszystko i stąd powstała właśnie publikacja Śladem Tarnowskiego Tramwaju. Tegoroczny maturzysta Dawid Drwal nie daje sobie odpocząć i wszystko na to wskazuje, że w drodze kolejna książka. Powiem szczerze, do mnie jeszcze nie dociera ta informacja o tym, że ta książka stała się faktem, natomiast mam cichą nadzieję na napisanie, a konkretnie stworzenie takiego albumu z krótką historią tarnowskiej linii kolejowej, linii Tarnów-Szczucin, jednakże ze względu na znaczne trudności w wydawaniu takiej publikacji chyba troszeczkę poczekam jeszcze. Życzymy Dawidowi w takim razie mniejszych kłód pod nogami i czekamy na kolejną książkę. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.